Czy wiecie, że wikingowie korzystali z klimatyzacji? Oczywiście nie była to taka klimatyzacja, jaką znamy dzisiaj, ale rozwiązanie konstrukcyjne zwane zielonym dachem. Polega ono na tym, że na dachu tworzy się warunki do rozwoju roślin, co bardzo korzystnie wpływa na atmosferę wewnątrz. Jak to działa? Sprawdźmy to! Listę rzeczy potrzebnych do wykonania modelu domku z zielonym dachem widzicie na ekranie. Na początku konstruuję dach. Pierwszą warstwą zielonego dachu jest warstwa izolacyjna. W moim przypadku będzie to plastikowe pudełko. Możecie jednak wykorzystać do tego na przykład karton po mleku czy soku. W pudełku umieszczam po kolei warstwy. Keramzyt. Będzie on stanowił warstwę drenażową i pozwoli odprowadzić nadmiar wody. Keramzyt można kupić w sklepie ogrodniczym albo użyć do tego po prostu małych kamyczków. Następnie układam geowłókninę, czyli moją warstwę filtrującą. Zabezpieczy ona drenaż przed zabrudzeniami. Zamiast geowłókniny możemy użyć ręczników papierowych. Kolejnym krokiem jest wyłożenie gleby, która umożliwi życie roślinom. I jako ostatnie same rośliny. Mogą to być dowolne rośliny, zwykłe trawa, zioła czy kwiaty. Co mamy pod ręką? Dach już gotowy. Teraz mocuję go na modelu domu. W jednym z kartonowych pudełek wycinam dziurę, w której zamocowuję dach. Z lekcji przyrody wiecie na pewno, że aby przeprowadzić doświadczenie, potrzebna jest nie tylko próba badawcza, ale także kontrolna. Za kontrolę posłuży mi takie same pudełko, tylko z odpowiednikiem zwykłego dachu. Ja pokryłam mój zwykły dach papą. Wy możecie użyć do tego czarnej kartki albo po prostu pomalować górną część pudełka farbami. Domki możecie dowolnie ozdobić, powycinać okna, drzwi, pomalować fasadę. Ogranicza Was tylko wyobraźnia. Modele domków są już gotowe. Teraz możemy sprawdzić warunki, jakie w nich panują. Wykorzystam do tego lampę oraz dwie mini stacje pogodowe mierzące temperaturę i wilgotność powietrza. Obydwa domki naświetlam lampą przez 30 minut. Po tym czasie sprawdzę wyniki. Minęło 30 minut. Sprawdźmy, jakie warunki panują w domkach. Dlaczego tak się stało? Jak sądzicie?